Zapraszamy na cotygodniowy katowicki flesz informacyjny. Zobaczmy skrót najważniejszych wydarzeń z miasta. 5 lutego w Miejskim Domu Kultury Koszutka miało miejsce doroczne spotkanie organizacji pozarządowych z prezydentem Marcinem Krupą. Wydarzenie było okazją do podsumowania działań stowarzyszeń w minionym roku, a także do podziękowania za zaangażowanie na rzecz społeczeństwa. Ja się bardzo cieszę, że wiele rzeczy, które funkcjonują w mieście, funkcjonują dzięki NGO-som, bo widzimy ich mocne zaangażowanie, na przykład w grupę senioralne. Oczywiście nie zaprzestajemy w naszych staraniach, będziemy dalej te działania nasze rozwijali, dedykowane różnym grupom społecznym, różnym grupom potrzebującym. Podczas spotkania przyznano także nagrodę imienia Józefa Kocurka w dziedzinie działalności społecznej. Tym razem trafił do katowickiego chówca Związku Harcerstwa Polskiego. Prawie 10 milionów złotych będzie do wygrania podczas tegorocznej edycji Intel Extreme Masters, która odbędzie się w dwa weekendy od 20 do 24 lutego oraz od 28 lutego do 3 marca. Trzy główne turnieje, turniej Dota, turniej Counter-Strike, turniej w tej randze Majora oraz turniej StarCraft. Rekordowe pule pieniędzy, najwięksi gracze. Impreza odbywa się w Katowicach po raz 7. A po raz 6 w Spodku najlepsi zawodnicy będą rywalizować o tytuł Mistrza Świata. Co roku realizujemy turniej, czy już można powiedzieć imprezę, która składa się z wielu turniejów, które są większe, mają większy zasięg, mają większą pulę nagród, będą mieli więcej oglądających. Rozgrywkom towarzyszyć będą targi w Międzynarodowym Centrum Kongresowym poświęcone e-sportowi. Dodajmy, że wstęp jest darmowy, ale na placu przed Spodkiem warto zjawić się wcześniej, by uniknąć kolejek, jakie co roku tworzą się w tym miejscu podczas wydarzenia. Jest też możliwość kupna biletu uprawniającego do pierwszeństwa w wejściu do Spodka. W Kinoteatrze Rialto w Katowicach już po raz kolejny odbył się przegląd filmów rowerowych Kino na Kole w ramach Międzynarodowego Festiwalu Filmów Rowerowych. Są ludzie, którzy oglądają filmy o wojnie i są ludzie, którzy chętnie oglądają filmy o rowerach, więc no, jest to pewnego rodzaju nisza, którą jakby staramy się wypełnić i z powodzeniem od 13 lat. To festiwal międzynarodowy i faktycznie tutaj nawet pokażemy filmy z kilkunastu krajów, będzie 15 filmów. Niestety nie mamy żadnej polskiej produkcji, żałuję, ponieważ no, mamy już fajne doświadczenia z polskimi filmami, które były zauważone i u nas na festiwalu, ale też w Niemczech, więc no, zachęcam twórców polskich również, żeby w przyszłości jakby wzięli w tym udział. Vegan Mania to impreza zorganizowana przez Stowarzyszenie Otwarte Klatki po to, aby pokazać, że rezygnacja z używania w kuchni produktów odzwierzęcych nie musi wcale wiązać się z wyrzeczeniami. Każdy, kto przyszedł do katowickiego Spodka, mógł przekonać się, że wegańskie potrawy mogą być nie tylko zdrowe, ale także smaczne. Te 7 lat temu, kiedy robiliśmy pierwsze Vegan Manie, rynek wyglądał zupełnie inaczej, więc to było coś zupełnie nowego. My dzięki temu mieliśmy możliwość pokazania ludziom, którzy wcześniej nie mieli kontaktu z tego typu produktami, że one istnieją, że są dostępne, że są interesujące. Oprócz tego też Vegan Mania to jest okazja do promocji naszych kampanii, które prowadzimy jako Stowarzyszenie Otwarte Klatki. My skupiamy się na pomocy i walce o prawa zwierząt hodowlanych. W trakcie wydarzenia można było także wysłuchać wykładów na temat wegańskiej diety oraz wziąć udział w akcji Tatuaże zamiast futra. To już wszystkie informacje na dzisiaj. Pełne relacje dostępne są na katowice.tv.eu oraz comtv.pl. Na kolejny flash zapraszamy za tydzień.